Czy możliwe jest, żeby jeden mężczyzna przeżył w ciągu 3 miesięcy 3 żony w czasach zarazy dżumy, jaka miała miejsce w XIV wieku w Irlandii? Ta oto mensa, czyli ołtarz grobowy, przedstawia nam taką sytuację. Jest ona w tej chwili wmurowana w mur cmentarny. Te rozkładające się przerażające zwłoki przypominają nam o tym, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, tak samo biedni, jak i bogaci, a bogaci dlatego, że tylko bogatych było stać na taką kamienną płytę nagrobną. Sir Edmund Goldwing i jedna z jego żon, a po bokach i na dole również znajdują się tablice kamienne z napisami w języku łacińskim oraz herbami rodzinnymi poszczególnych żon, które Sir Edmund Goldwing poślubił w czasie zarazy.